Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z nadwarcinki, oczywiście. Już jest przyszedł czas, że będzie mniej pisania, a więcej mówienia, bo mam nadzieję, że ten przekaz będzie konkretniejszy, płynniejszy i dotrze do większej ilości ludzi. Jest bardzo dużo informacji, które się zmieniają w zależności od zaangażowania akcji. Po pierwsze, chciałbym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym zaangażowanym, to już jest ponad 1500 osób w tą akcję, uczestnikom zgłaszającym się, ale też dla Was i dla tych jeszcze kolejnych chętnych chciałbym przekazać bardzo ważne informacje. Po pierwsze, radość niesamowita, bo już 50 sztabów. Zobaczcie, ci co jeszcze się zastanawiają nad akcją, ci co a może jeszcze nie wiedzą o niej, udostępniajmy. Dołączcie do sztabów, które są w opisie w tym wydarzeniu, lub też stwórzcie własny sztab. To po pierwsze, zgłoście taką informację do nas, wyznaczcie sobie taką osobę odpowiedzialną za komunikację, ponieważ będzie przeprowadzany konkurs dla wszystkich uczestników na całej długości. To będzie konkurs fotograficzny. B. Zgłosiło się do nas kilku partnerów, między innymi również miasto Poznań. Także są środki na to, żeby przeznaczyć nagrody dla uczestników. Na tę chwilę jestem aż zdziwiony, że oceniliście, że to rejs po tej rzece miałoby być taką nagrodą numer jeden. Cieszy mnie to, bo to jest fajna nagroda. Poznanie tej rzeki, biologii, środowiska, no i też naszych zachowań, które raz, że będziemy widzieli podczas sprzątania brzegu Warty, drugi raz czasami faktycznie można zobaczyć je nad rzeką. Kolejna bardzo fajna informacja to taka, że zgłosiło się do nas Biuro Rekordów Guinnessa i chcieli, żebyśmy przy tym wydarzeniu pobili rekord Polski w edukacji w terenie, przy czynie społecznym. Czyli bardzo jest ważna informacja do tych osób, które się ze mną kontaktują ze sztabów poszczególnych. Zgłaszam się do nich tutaj, bo to będzie jedyna teraz forma przekazu jakiejkolwiek informacji, ze względu na to, że pisma już czasami nie zdążą wrócić z jakąkolwiek odpowiedzią, a już będziemy się przygotowywać do akcji, a trzeba troszeczkę zaangażowania w sprawozdania, czyli po akcji piszemy ilość uczestników, ilość śmieci i przekazujemy oczywiście tym osobom, które uczestniczyły, materiały edukacyjne. Uważam, że najlepiej będzie się skupić nad edukacją dotyczącą niedopałków. Puszczę to na stronie wydarzenia. Będzie można z tych materiałów korzystać, a główny opis sobie stworzymy dla uczestników, o ile będziecie chcieli, o ile wystarczą Wam te materiały, które będą widniały na stronie. Bardzo ważnym będzie spisanie potem liczby tych uczestników i spisanie ilości śmieci do takiego ogólnego podsumowania. Jeszcze fajniejszym będzie, jeżeli nakręcicie krótki materiał, krótki film. Akurat dla Biura Rekordów jest to konieczne, ale dla nas jest to o tyle fajne, że będzie to super taka niespodzianka, uważam, taki upominek z tej akcji, żeby z każdej miejscowości, w której jesteście, od Częstochowy powiedzieć, tutaj odcinek Częstochowa, taka i taka grupa, zebraliśmy tyle i po co tam w ogóle się spotkaliśmy. To będzie fajny przekaz, zmontujemy ten cały film w jedną całość i to będzie nasza pamiątka jakby z tej akcji. Pytajcie się, słuchajcie, bardzo proszę o potwierdzenia osób, które zgłosiły, czy też sztabów, które zgłosiły wcześniej chęć uczestnictwa w tej początkowej dacie, w Międzynarodowym Dniu Ziemi. No niestety z wiadomych przyczyn została przesunięta data na wrzesień. Więc ci, co nie potwierdzili, proszę o potwierdzenie. Proszę o potwierdzenie odcinka, ekipy. Rozsyłajcie, słuchajcie, wiadomość. Będzie się dużo działo nad tą rzeką. Wiadomo też, że nikt nie przechodzi po prezenty. Ja przynajmniej tutaj nie znam nikogo z Poznania, kto by taki miał jakby cel, ale uważam, że przez 5 lat zrobiliście tyle dobrego dla tej rzeki, że konkurs z fajnymi nagrodami będzie taką fajną pamiątką. Będą jeszcze inne niespodzianki o tym na wydarzeniu.
Tutaj się będziemy już tylko komunikować, także zgłaszajcie posty, zgłaszajcie swoje pomysły, zgłaszajcie ekipy, udostępniajcie, tak jak dotychczas. Bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję, bo jeszcze około miesiąca i zamkniemy całe nasze sztaby, żeby już wiedzieć, z jaką ekipą utworzymy taki długi, długi brzeg pozytywnej energii, zbierając no, w zeszłym roku około 100 ton śmieci. Więc niech będzie przy tej setce, to w zupełności wystarczy, żeby ta rzeka oddychła, wzięła oddech. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. A my płyniemy z Dzikim odwiedzać. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.